Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj przyszedł czas na drugą część epopei o podkładach, czyli podkłady z drogerii. Dzisiaj przede mną stoi, słuchajcie, myślę ponad 20 podkładów drogeryjnych, które bardzo lubię i które chciałam Wam dzisiaj polecić, więc muszę po prostu szybko zacząć. Jeżeli nie widziałyście podkładów z wysokiej półki, które oceniałam ostatnio, serdecznie Was zapraszam do tamtego filmu. I zacznę może od tych podkładów, których mam najwięcej. Będą to podkłady marki Liren. I tu naprawdę mam kilka podkładów, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, ponieważ świetnie mi się sprawdzają. Dzisiaj na przykład malowałam się podkładem Liren i to jednym z tych tańszych. Mówię o podkładzie Shiny Touch. Nie wiem, czy znacie ten podkład, ale jest to podkład, który jest w granicach 25 zł. Jest to podkład rozświetlający z filtrem 8 i dzisiaj malowałam się właśnie podkładem Liren Shiny Touch i naprawdę te podkłady, słuchajcie, jak na tą cenę, to one są świetne. Właśnie dzisiaj część twarzy pomalowałam sobie tym podkładem w kolorze 103 jasny i muszę Wam powiedzieć, że w porównaniu do tego drugiego podkładu, który mam z tej strony, który jest dużo droższy, myślę, że zaskoczy Was to porównanie. Więc ogólnie te fluidy właśnie tańsze, bo będę mówiła o dwóch z tej serii, to będzie City Matte, który też bardzo lubię, i właśnie podkład Shiny Touch, są one niesamowicie lekkie, dobrze się rozprowadzają, dają takie właśnie średnie krycie, oba mają ochronę UVB, także naprawdę są to bardzo fajne podkłady i oba są, myślę, godne polecenia. I City Matte zaskoczył mnie naprawdę niesamowicie, dlatego że ten podkład daje bardzo ładne, takie półmatowe, satynowe wykończenie. Bardzo dobrze kryje i bardzo ładnie zachowuje się na skórze. Zresztą tak samo jak ten. Więc jeśli nigdy nie próbowałyście tych podkładów, to bardzo Was zachęcam do przejścia się do Rossmana i sprawdzenia właśnie sobie tych dwóch. Kiedy jesteśmy w drogerii, to bardzo często przychodzimy obojętnie obok półki z podkładami, a niektóre z nich są naprawdę bardzo dobrymi podkładami, więc zwróciłabym uwagę akurat na te dwa. I z tego co wiem, to są to też bestsellery marki Liren. Kolejnym podkładem, który naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię z Liren, jest podkład No Mask. I ten podkład wszedł jakoś latem zeszłego roku do drogerii i właściwie jego jedynym minusem jest to, że są tylko trzy kolory. I ja mam olbrzymi problem, ponieważ ten podkład zwyczajnie nawet w kolorze 1 jest dla mnie za ciemny i muszę go mieszać z jakimś jaśniejszą bazą, żeby go rozjaśnić. Ale to jest tylko jedyny problem, bo oprócz tego on ma taką formułę, jaką bardzo lubię. Jest to formuła wodna, jest on niezwykle lekki, bardzo rozświetlający, natychmiast się wchłania w skórę i daje taki bardzo ładny, rozświetlony, naturalny efekt na skórze. Nakłada się naprawdę niesamowicie cienką warstewką i dzięki temu rzeczywiście on daje wygląd taki jak druga skóra. Bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo ładnie się na skórze utrzymuje. Jedyny zarzut, jaki mam do podkładów Liren, to jest to, że one się niestety wszystkie utleniają, więc po nałożeniu one wszystkie trochę ciemnieją. Więc tutaj też zwróciłabym na to uwagę. Jeżeli macie tak skórę jasną jak ja, no to zwyczajnie będziecie musiały użyć bazy rozjaśniającej. Chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj jak malowałam się właśnie Shiny Touch, to daje on naprawdę bardzo ładne rozświetlenie i jest on idealnie w kolorze mojej skóry, właśnie ten odcień 103. I z tego co widzę, to wygląda on bardzo dobrze, ja go dzisiaj nie rozjaśniałam. A wracając do podkładu No Mask, to nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś L'Oreal miał taki świetny podkład, który nazywa się Eau de Ton Nude Magique. Te podkłady w ogóle do Polski nie weszły. To są też podkłady na bazie wodnej. I ja absolutnie nie wiem, czy one wciąż są jeszcze dostępne. Być może dostaniecie je gdzieś na eBayu albo na Allegro. I jeżeli miałabym porównywać No Mask i właśnie ten Eau de Ton, to jest to dokładnie taka sama formuła. Eau de Ton jest troszeczkę bardziej matujący. Jak się go rozciera, to ta formuła jest troszkę taka bardziej welwetowa. Ale jeśli chodzi o krycie i wykończenie tego podkładu, jeśli lubiłyście ten podkład, miałyście go w ogóle, bo ja o nim też pisałam, bo naprawdę jest to jeden z moich ulubionych podkładów, na przykład na lato, to będziecie bardzo zadowolone właśnie z No Mask. Dodatkowo No Mask ma jeszcze w składzie kwas hialuronowy i ma serum, więc to jest taki bardzo modna taka hybryda podkładu nawilżającego, właśnie idealnego na lato, więc naprawdę ten podkład Wam gorąco polecam. Sprawdźcie kolory, zobaczcie, w jaki sposób reaguje na nie Wasza skóra. Czy będziecie miało efekt utleniania się na skórze, czy też nie, bo to czasami zależy od pH. I naprawdę
będziecie zaskoczone pozytywnie. Ja też mówiłam bardzo dużo o mieszaniu podkładów ostatnio, że można używać podkładu na boki twarzy innego, jeśli ma się skórę mieszaną. A jeśli macie jakieś problemy miejscowe, przypuśćmy macie wypryski na brodzie albo więcej przebarwień lub coś się dzieje na waszym nosie, to możecie użyć podkładu po prostu bardziej kryjącego. Dlatego takie formuły są właśnie super do łączenia z innymi też podkładami. I kolejnym fluidem z marki Liren będzie podkład najnowszy Perfect Tone, który też bardzo mocno testowałam na sesjach zdjęciowych przez ostatnie ponad pół roku. I powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak on się na skórze zachowuje, jak on się na skórze utrzymuje. I jeśli miałabym porównywać rozświetlenie w tym podkładzie, czyli Perfect Tone i w Shiny Touch, to są to dwa zupełnie różne wykończenia. Tu akurat trzymam w ręku mój ulubiony kolor 110. I jest to podkład, muszę powiedzieć, który dość dobrze kryje. Jest to takie bardzo mocne, średnie krycie. Także jeśli macie jakieś problemy na skórze, to on będzie bardzo dobrze krył. Bardzo dobrze wyrównuje skórę. Często też, jeżeli na przykład ktoś miał większe problemy ze skórą, to stosowałam ten podkład właśnie miejscowo. I on mi się pięknie na skórze zachowywał. Przede wszystkim, co mnie strasznie w nim zaskoczyło, to jest to, że on daje takie niesamowicie świetliste wykończenie makijażu. Po prostu skóra jest taka z lekkim połyskiem i to bardzo widać. Shiny Touch natomiast daje wykończenie takie, jakbyście może troszeczkę skórę posmarowały takim gęściejszym kremem pod spodem. Jak już jestem przy marce Liren i jestem przy dr Ianie Eris, to jeszcze może wspomnę tak szybko o dwóch podkładach, które też bardzo lubię. I są to podkłady marki Provoke. I jeden z nich to jest podkład rozświetlający Radiance Fluid. I muszę powiedzieć też, że Radiance Fluid jest podkładem, który też bardzo mocno kryje. Przynajmniej jak na moje potrzeby, to jest to podkład z mocnym, średnim kryciem do pełnego. I też zachowuje się na skórze bardzo pięknie, ponieważ on daje z kolei takie niesamowicie naturalne odbicie światła i wygląda bardzo, bardzo ładnie. Skóra jest po prostu po nim taka welwetowa i bardzo przyjemna. I również możecie go zapamiętać, chociaż jest to fluid, który kosztuje już dużo więcej niż na przykład te podkłady Liren, ponieważ tutaj będziecie miały dużą różnicę cenową. Ten podkład kosztuje około 80 zł. Więc jest to taka średnia półka pomiędzy podkładami tymi super drogimi, o których ostatnio mówiłam, i tymi zupełnie tanimi. No i drugim podkładem, który bardzo lubię też z tej serii, jest podkład liftujący, który z kolei ma działanie napinające, wygładzające. I w porównaniu do podkładu Radiance, on jest dużo, dużo delikatniejszy. Jak go rozcieracie, to wyraźnie czuć taką bardzo lekką, łatwo przesuwającą się emulsję po skórze. On też bardzo ładnie rozświetla skórę, ale zupełnie w inny sposób. I moim zdaniem jest on połowę mniej jakby kryjący niż podkład Radiance. Dlatego właśnie on jest polecany do skór dojrzalszych, ponieważ ten podkład liftujący będzie ładnie zachowywał się na skórze, która na przykład ma zmarszczki. Czyli nie wchodzi w zagłębienia, bardzo ładnie skórę wygładza. Także też jest to bardzo fajna opcja właśnie z tej półki takiej pośredniej. Z podkładów tańszych też bardzo lubię podkłady marki Oriflame. Nie wiem, czy kiedykolwiek stosowałyście podkłady marki Oriflame. I naprawdę są to super podkłady. Są bardzo lekkie, bardzo dobrze zachowują się na skórze. Ja akurat wybrałam sobie takie dwa, które właśnie lubię ze względu na to, że ładnie się do skóry dopasowują i ładnie bardzo na niej wyglądają. Jednym z tych podkładów jest podkład Age Defying Foundation, też z filtrem SPF 8. A drugi podkład to jest Mineral Therapy Foundation. I niestety nie wiem, czy ten podkład jeszcze jest dostępny, ponieważ wydaje mi się, że on mógł zostać wycofany, ale widziałam, że wciąż pojawia się na Allegro, więc możecie zwrócić na niego uwagę. On jest też bardzo ciekawy, ponieważ on nie ma korka, przekręca się tylko ten tutaj dzióbek i on się wtedy zamyka. I tak jak w przypadku na przykład podkładów Provoke, to jest podkład, który jest do skór dojrzalszych i on się bardzo ładnie na skórze zachowuje. Mianowicie ładnie się wchłania, ładnie wygładza skórę. Jest niesamowicie też nawilżający. Ja to nie powiedziałam, ale właściwie oba podkłady Provoke są bardzo nawilżające również. Ale kiedy rozprowadzam właśnie podkład Oriflame na skórze, to czuję wyraźnie takie bardzo silne uczucie wilgoci. I on też bardzo ładnie optycznie wygładza skórę. Także myślę, że mogą korzystać z tego osoby nie tylko dojrzałe. Oczywiście mogą kupować go osoby młodsze. Jeśli zależy Wam na takim wyglądzie skóry, który jest naturalny,
który poprawia po prostu powierzchniowo napięcie. Bo też pamiętajcie, że podkład napinający czy też podkład wygładzający to nie jest coś takiego, że jak nałożycie to na skórę, to młodą. Na przykład to zdziała to w taki sposób, że skóra będzie się szybciej starzeć. To nie o to chodzi. Po prostu są to podkłady skierowane być może do starszej konsumentki lub też do takiej, która już chciałaby mieć trochę tego napięcia. One po prostu z reguły są lżejsze, mają więcej czynników nawilżających i więcej czynników wygładzających skórę i rozświetlających. Tym się one różnią, więc nie trzeba się też bać nazw na podkładach. Myślę, że markom kosmetycznym jest dużo łatwiej kierować podkłady w ten sposób do nas, ponieważ wtedy jakby od razu wybieramy podkład, ponieważ widzimy, jest napisane, ten podkład przeciwdziała starzeniu. Biorę go, bo już jestem w takim wieku, że jest mi to potrzebne. I wtedy łatwiej taki podkład jest też marce kosmetycznej sprzedać. Tak po prostu jest. Teraz wracając do tematu, drugim podkładem właśnie jest podkład mineralny, o którym mówiłam. I tak jak mówię, nie wiem, czy on jest dostępny. Ja mam go tutaj w tym jasnym odcieniu Light Ivory. I on też bardzo ładnie zachowuje się na skórze, jest taki rozświetlający, dosyć lekki. Krycie ma średnie, ale dosyć słabe. Też ładnie skórę rozświetla. Jedyny zarzut, jaki mam do podkładów Oriflame, ponieważ ja naprawdę bardzo lubię tą markę. Oni badają swoje kosmetyki. Wszystko, co miałam z Oriflame, mam genialny tusz do rzęs. Wszystko się bardzo dobrze zachowuje na skórze. Mam przepiękne cienie do powiek. Naprawdę uważam, że jest to świetna marka za niewielkie pieniądze. Natomiast podkłady, tu znowu jest tak, że kolorystyka podkładów Oriflame jest znowu trochę za bardzo różowa. Nie wiem, skąd się bierze ten pomysł, żeby produkować aż tak różowe odcienie podkładów. Będę mówiła za chwilę o jeszcze jednej marce, jednej z moich ulubionych marek drogeryjnych. I ta marka pod kątem kolorów jest moim zdaniem najbardziej genialną marką, jaką w ogóle można kupić na rynku. I można tam kupić odcienie właśnie, które mają tonację żółtą, biszkoptową, bardziej taką neutralną, nie taką różową jak te podkłady. Więc tutaj, jak będziecie kiedykolwiek kupowały podkłady Oriflame, to zwróćcie uwagę właśnie na odcienie, ponieważ one czasami niestety zachowują się w taki sposób, że są trochę za różowe. Tak jak mówiłam wcześniej, różowy ton w podkładach powoduje to, że skóra po prostu wygląda bardziej świeżo. Szczególnie taka, która ma lekki, żółty odcień. No, ale wtedy musicie malować szyję, ponieważ będzie ten podkład się odcinał od waszej skóry na ciele. Więc też o tym trzeba pamiętać. Teraz szybko jeszcze powiem o podkładzie, który już widziałyście u mnie na kanale, myślę, kilkakrotnie. Jest to podkład Infallible Matte. Ten podkład naprawdę, słuchajcie, mimo kolorystyki, która niekoniecznie mi pasuje, ja ten podkład po prostu uwielbiam. Tak jak kiedyś Wam mówiłam, poszłam do perfumerii, akurat była promocja, było minus 40%. Czytałam o tym podkładzie na różnych blogach i oglądałam różne recenzje i wszyscy tym podkładem byli zachwyceni. Myślałam, sprawdzę jedną tubkę, no jak wydam 20 zł czy tam 23, to przecież nic się nie stanie. No ale całkowicie mnie ten podkład zachwycił swoją formułą, tym jak się na skórze utrzymuje, tym jak wygląda przez cały dzień i tą niesamowitą lekkością też, którą ma. Bo jest to podkład, który bardzo dobrze kryje, doskonale utrzymuje mat. Jest to naprawdę matowe wykończenie, ale takie bardzo dla skóry przyjemne, bo nie jest to wykończenie takie, które obciąża skórę i wygląda się po prostu tak zbyt pudrowo. Nie ściąga skóry, nie podkreśla suchych skórek. Naprawdę jak za te pieniądze, to jest to świetny podkład. I nawet słyszałam porównania, że porównuje się go do Dior Forever, więc myślę, że jeśli nigdy nie miałyście podkładu Infallible Matte, to naprawdę warto te podkłady sprawdzić. Szczególnie jeśli tak jak ja borykacie się ze skórą ekstremalnie tłustą, na przykład w strefie T. Bo ja po prostu stosuję sobie zawsze dwa podkłady i ten podkład jest takim moim podkładem na środkowe partie twarzy. Zawsze go używam. I powiem Wam, że on tak mocno matuje, że czasami nie dotykam się do baz matujących, ponieważ on działa w taki sposób, że jeżeli nałożymy bazę matującą i ten podkład, wszystko może zacząć się ważyć. On jest tak mocno matujący. Więc przy stosowaniu właśnie tego podkładu wystarczy tylko baza wyrównująca, na przykład pory wygładzająca. I teraz już zbliżyłam się do mojej ulubionej marki kosmetycznej z drogerii. Możecie zgadywać, co to jest za marka. Jestem ciekawa, ile Was już zgadło. Bo podkłady tej marki pojawiają się u mnie na kanale też, myślę, dosyć często.
I też zauważyłam, że wizażyści na świecie, tacy na przykład jak Lisa Eldridge, również bardzo tę markę lubią, a to świadczy o tym, że ona naprawdę jest dobra. Ponieważ jeżeli ja kupuję podkład, to przede wszystkim patrzę, jak wygląda skóra przez wiele godzin i patrzę też, czy on wchodzi w pory, czy jest bardzo naturalny na skórze, czy nie. Jest to marka oczywiście Bourjois. I tu akurat trzymam takie moje ukochane podkłady, ale z tego co widzę, to tu jest stoi na stole przede mną jeszcze jeden. I może najpierw powiem o gamie Healthy Mix. Jak wiecie, ostatnio Healthy Mix zmieniło swoją formułę i mamy teraz nowy podkład z nową formułą. No jest tutaj napisane, że ten podkład aż do 16 godzin utrzymuje się na skórze, zawiera witaminy C, E i B5. No ja tego podkładu, słuchajcie, używam już tyle lat, że zmiana formuły absolutnie nie jest mi potrzebna. Uważam też, że ta formuła w sumie dla mnie niewiele różni się od tej, która była poprzednio. Mam wrażenie, że jest troszeczkę bardziej matowy ten podkład, co akurat nie bardzo mi pasuje, ale to jest na szczęście tylko troszeczkę. Jeśli chodzi o krycie, zachowywanie się na skórze, wygląda on w dalszym ciągu bardzo, bardzo dobrze. I teraz z tych starych opakowań tego typu z takimi koreczkami właśnie mamy opakowanie kwadratowe z takim ładnym czerwonym zamknięciem. Ja tu trzymam w ręku akurat odcień 53, którym się dzisiaj też malowałam i też malowałam się nim bez bazy rozświetlającej. Także już zdradziłam Wam drugi podkład, który mam na skórze, więc z tej strony mam właśnie podkład Healthy Mix. I tak jak widzicie, on wygląda na skórze niesamowicie lekko, niesamowicie wygładza skórę i bardzo ładnie ją odświeża. Ale zobaczcie, może powinnam trzymać to tak, bo tak te podkłady mam nałożone, jak dobrze skóra wygląda z podkładem dużo tańszym, bo Shiny Touch kosztuje połowę tej ceny, a również wygląda na skórze bardzo dobrze. No ale tak jak mówiłam, Bourjois nie ma w ogóle problemu z kolorystyką swoich podkładów. Jest to jedna z tych marek, które według mnie genialnie opanowały kolorystyki w swoich podkładach. Te podkłady nie ciemnieją, kolor się w ciągu dnia w ogóle nie utlenia, nie zmienia się. Jest dokładnie taki sam, jak widzicie go w buteleczce, taki sam jest na skórze. I wszystkie kolory według mnie są świetne. Tam no, praktycznie nie ma pomyłek. Oczywiście ja najczęściej używam koloru 51 albo koloru 52. Jest też gama, która się nazywa Healthy Mix Serum. Jest to jeden z też z moich ukochanych podkładów Bourjois. Niestety wydaje mi się, że ten podkład jest dostępny już tylko w sklepach internetowych. Ale jeżeli szukacie lżejszej wersji, właśnie Healthy Mix, bardzo Wam ten podkład polecam. Jest to taka niesamowicie lekka i żelowa formuła podkładu wygładzającego. Właściwie jest to taki bardziej krem tonujący z czynnikami nawilżającymi. Strasznie, strasznie ten podkład lubię. I mimo tego, że tutaj trzymam w ręku odcień 55, sobie go też mieszam z innymi podkładami, bo czasami kupujecie mniejszy podkład po prostu do kufra, to on wygląda na skórze świetnie. Ale poziom jego krycia z kolei to jest taki najlżejszy, najdelikatniejszy. Więc jeśli nie chcecie w ogóle obciążać skóry, lubicie kremy tonujące, to właśnie bardzo polecam Wam Healthy Mix Serum. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś był podkład, który się nazywał 10 Hours Sleep. I słuchajcie, to jest mój bestseller. To jest bestseller mojego kufra. To jest podkład, który u mnie wygrał z Vita Lumiere Aqua Chanel. Ponieważ pamiętam, że poszłam do perfumerii i postanowiłam kupić sobie podkład Chanel. Wtedy jeszcze ten podkład można było kupić. Obejrzałam podkłady Chanel, rozcierałam je na skórze, oglądałam je w świetle dziennym. I słuchajcie, ten podkład wyglądał na skórze lepiej. Używam go cały czas, ponieważ kupiłam sobie jego zapas. Jeżeli gdziekolwiek dostaniecie jeszcze podkład 10 Hours Sleep, polecam go niesamowicie mocno, ponieważ jest to podkład rozświetlający, bardzo wygładzający, bardzo dobrze odbijający światło. No i w międzyczasie marka wprowadziła też podkład, który też bardzo lubię. To jest CC Cream, który tak jak mówiłam, on dla mnie nie jest CC Creamem, tylko to po prostu jest podkład rozświetlający, który bardzo dobrze neutralizuje zasinienia, zmęczenie, jakieś na przykład naczynka. I ma też on działanie rozświetlające, wygładzające skórę, ma średnie, świetne krycie i ma bardzo dobrą kolorystykę. Wciąż jest, jeszcze on w perfumeriach jest. Chociaż ja trochę się obawiam, że on zostanie wycofany, ponieważ jest to podkład, który myślę, że on nie jest tak najbardziej popularny. Więc jeśli lubicie właśnie podkłady rozświetlające, wygładzające, które się przepięknie na skórze zachowują. Na przykład mam tutaj odcień 32. I tak jak mówiłam,
Podkłady burżuła pod kątem kolorystyki są po prostu idealne. Naturalny, świetlisty beż. Co nic dodać nie słując, wygląda jak druga skóra. Świetny. Wybrałam też dzisiaj jeden podkład z marki Kiko. Mam tylko jeden i naprawdę też jest to super podkład wygładzający, rozświetlający i nawilżający. Tak jak widzicie, wszystkie podkłady, które dzisiaj pokazuję, są bardzo lekkie, bardzo dobrze odbijają światło i wyglądają na skórze niesamowicie naturalnie. Mam tu tylko jeden podkład, który jest kryjący i uważam, że jest to dobra formuła i czasami po prostu mi się przydaje. Na koniec go Wam pokażę. Ale wracając do marki Kiko, jest to podkład Universal Fit. I to jest też taki podkład, który bardzo ładnie dopasowuje się do karnacji. Kupiłam sobie odcień, który jest bardzo żółty, żeby mieszać go z podkładami, które mają bardzo różowy podton. Właśnie tymi, które Wam tutaj pokazywałam wcześniej. I to jest Warm Beige 15. Świetny kolor właśnie, całkowicie żółty, zupełnie bez różowych tonów. I myślę, że on też świetny będzie na lato, ponieważ on się zachowuje na skórze trochę tak jak krem tonujący. Więc naprawdę fajna opcja z Kiko, tym bardziej, że ten podkład też nie jest drogi, a bardzo często są też jego promocje i można go kupić za na przykład 10 zł. Została mi tylko w zasadzie już marka, o której ostatnio też często mówię. Marka Yves Rocher. Tutaj trzymam akurat dwa podkłady, które naprawdę strasznie polubiłam. I tak jak wiecie, bardzo jestem zadowolona i jestem zachwycona w zasadzie podkładem Zero Default. Ten podkład to jest dla mnie też taka jakby nagroda dla mojej skóry, ponieważ jest to podkład w kremie. Niesamowicie pięknie nawilża skórę, niesamowicie dobrze ją wygładza. Jest podkładem, który doskonale się przez cały dzień utrzymuje. Ma bardzo fajne działanie rozświetlające. Niezwykle lekko się rozprowadza i niezwykle daje piękne odbicie światła. Natomiast nie jest to podkład zupełnie ciężki. Nie waży się, nie wchodzi w pory, nie wchodzi w zmarszczki. Po prostu rewelacja. Koniecznie sprawdźcie Zero Default. Szczególnie polecam go właśnie do skór, które są albo dojrzalsze, albo macie właśnie bardzo suche policzki, albo szukacie podkładu nawilżającego, rozświetlającego, to Zero Default będzie super. I drugim podkładem, który ostatnio testowałam, jest podkład Cushion z Yves Rocher. I on właśnie ma taką urocze opakowanie z lusterkiem, z małą gąbeczką do aplikacji. Ja tej gąbki nie używam, dlatego ona jest taka czyściutka. A w środku macie poduszeczkę Cushion. I tu akurat chyba wzięłam sobie dzisiaj jakiś bardzo ciemny kolor. Ale powiem Wam, że formuła tego podkładu, to jak on się na skórze rozprowadza, to jaki jest nawilżający, bardzo ładnie też pachnie. Tu akurat mam naprawdę ciemny kolor. To jest kolor beż 300, więc taki już opalony, myślę, że świetny na lato odcień. Rewelacyjny jest ten podkład. Dobrze kryje, bardzo ładnie rozświetla skórę i też oba te podkłady doskonale skórę naśladują. Bo co dla mnie właśnie jest najważniejsze? Żeby podkład naśladował strukturę skóry tak, żeby nie było na skórze widoczne, żeby nie podkreślał zmarszczek, nie podkreślał porów, żeby nie podkreślał niedoskonałości, tylko podkreślał piękno Waszej skóry. I te oba podkłady z Yves Rocher właśnie to robią i naprawdę z obu jestem niesamowicie zadowolona. Także tutaj jedynie mam taki mały zarzut, że nie ma w ogóle jasnego odcienia. Nie ma tak jasnego odcienia, żeby był dobry dla mnie. Tu są cały czas te podkłady dla mnie za ciemne, ale liczę na to, że jak będzie po prostu lato, trochę się może opalę i będę stosowała najjaśniejszy odcień jako odcień dla mnie opalony. No i tak jak mówiłam, na koniec chciałam wspomnieć o podkładzie, który jest bardzo dobry, ale jest bardzo kryjący. To będzie jedyny podkład w zestawieniu, który jest bardzo kryjący. Jest polecany do skór tłustych. Jest to podkład trwały, bo tak jak widzicie, tutaj w ogóle nie zaznaczyłam żadnego podkładu o formule trwałej, ponieważ w tych tańszych podkładach ja ogólnie nie lubię takich formuł i u mnie niestety na kanale takich formuł nie znajdziecie. Chyba jedyny jaki mam podkład, który się utrwala, to jest Estée Lauder Double Wear Light. No ale to też jest podkład lekki. A tutaj macie lepsze krycie. I co to jest? Oczywiście Revlon Photo Ready, o którym wszyscy mówią, że jest to zamiennik dla Estée Lauder Double Wear. I muszę powiedzieć, że podkłady Revlona też bardzo, bardzo lubię. Właściwie nic mi w nich nie przeszkadza. One się świetnie do skóry dopasowują. Dają bardzo ładne też odbicie światła. Być może nie mają tak dobrej kolorystyki, bo jednak na przykład jest odcień, który w buteleczce wygląda na dosyć beżowy, a na skórze niestety jest całkowicie różowy. Więc tu znowu trzeba popracować nad tym, żeby znaleźć sobie swój dobry odcień.
No ale jest to podkład trwały, kryjący, który bardzo dobrze będzie właśnie nadawał się do skór tłustych albo dla osób, które chcą mieć pełne krycie. Oczywiście trzymam w ręku buteleczkę właśnie z tą starą formułą, bo teraz macie dodatkowo w tym podkładzie dwa rodzaje formuł. Jedna jest do skóry suchej, a druga jest do skóry tłustej, więc można jeszcze rozgraniczyć to w taki sposób i sprawdzić, czy taki właśnie podkład jest dla Was dobry. No, czasami potrzebujemy większego krycia, wiem jak to jest. I na sam koniec chciałam powiedzieć jeszcze o jednym podkładzie koreańskim, który uwielbiam i mam jego tylko niestety już taki sample, taką starą wersję. Jest to podkład Tony Moly Beat Sedation. Jeśli o tym podkładzie nigdy nie słyszałyście, wcale się nie dziwię, bo nie ma go na polskim rynku. Jest to niesamowicie ciekawie sformułowany podkład, dlatego że jest to hybryda pomiędzy podkładem, kremem CC a kremem BB, więc to ma jednoczyć w sobie wszystkie zalety kremów BB i kremów CC i do tego jeszcze podkładu. Dlatego nazywa się Beat Sedation. Dodatkowo ma filtr 30 PA++ i też ma niesamowicie lekką, rozświetlającą konsystencję. Zachowuje się na skórze super pięknie, naprawdę bardzo dobrze się na skórze utrzymuje. I teraz Beat Sedation ma nową formułę, która się nazywa Beat Sedation All Master. Ten podkład został jeszcze lepiej dopracowany, on się jakby na skórze jeszcze ładnie zachowuje, jest jeszcze bardziej kryjący i z tym podkładem, z Beat Sedation, skóra ma wyglądać dobrze w każdym świetle. Więc jeżeli lubicie koreańskie podkłady, to bardzo Wam właśnie polecam Beat Sedation od Tony Moly. I to już wszystkie podkłady w tym zestawieniu. Tak jak widzicie, było ich bardzo, bardzo dużo. Omówiłam kilka marek. Oczywiście, słuchajcie, ja po prostu nie robię tak często zakupów, jak Wam się wydaje. Ja dlatego nie mam tutaj wszystkich podkładów, jakie są dostępne w perfumerii. Na pewno o wielu podkładach nie powiedziałam. Na pewno są podkłady, które być może nawet są lepsze niż te, które Wam dzisiaj pokazywałam, ale te w szczególności mi się spodobały. Bardzo Was zachęcam do zostawienia komentarzy pod filmem, żebym może poznała Wasze wybory podkładów z perfumerii, ponieważ na pewno jest ich jeszcze mnóstwo, tych, które są bardzo dobre, których nigdy nie używałam. Ale jeśli macie jakieś inne podkłady, które mogłybyście mi polecić, które Was zachwyciły, to ja czekam na Wasze propozycje. Piszcie w komentarzach, jakie podkłady Was zachwyciły z półki drogeryjnej, co kupujecie, co jest dobre, jeśli chodzi właśnie o podkłady z drogerii. Naprawdę bardzo mnie to interesuje, jakie będą Wasze wybory. Bo tak jak to jest z kosmetykami, cały czas można odkrywać nowe kosmetyki, cały czas są wprowadzane nowe formuły, wszystko się bez przerwy zmienia, rotacja na rynku jest olbrzymia i myślę, że ja tutaj poruszyłam tylko czubek góry lodowej. Mam nadzieję, że moje wybory z dzisiaj będą się Wam podobały. Mam nadzieję, że być może z nich skorzystacie. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania, chcecie mnie spytać o te podkłady, które dzisiaj pokazywałam, o ich kolorystykę, o to, jak się zachowują na skórze, ponieważ ja tu dzisiaj w zasadzie napomknęłam tylko o niektórych z nich. Mam nadzieję, że może zainteresowałam Was niektórymi markami, których nigdy nie sprawdzałyście. Piszcie wszystko w komentarzach, postaram się na każde pytanie i na każdy komentarz odpowiedzieć. Oczywiście zachęcam do obejrzenia też moich poprzednich filmów, może akurat coś Wam się przyda z moich wyborów podkładów z wysokiej półki albo na przykład z kremów BB, które polecałam ostatnio. I oczywiście zapraszam Was serdecznie ponownie na mój kanał. Zostawiajcie polubienia, zostawiajcie kciuka do góry, to bardzo mnie ucieszy. Subskrybujcie, na pewno jeszcze nie raz się spotkamy.